czekaliśmy na ten mecz. Liczyliśmy, że dało nam on odpowiedź na to, jak Podbeskidzie będzie wyglądać na tle ekstraklasy. No ale szczerze mówiąc, po tym spotkaniu nadal nie wiemy, bo po pierwszej połowie nieudanej, drugą zagraliście już dobrze na swoim poziomie i dalej nie wiemy, na którym poziomie wasza gra się ustabilizuje. No uważam, że gorzej wejść w ekstraklasę chyba się nie dało, bo pierwsza połowa to miałem wrażenie, że zapomnieliśmy, jak się gra w piłkę. I sami napędzaliśmy Górnik prostymi stratami, oni byli bardzo agresywni. Wiedzieliśmy o tym, mieliśmy analizę i w zasadzie Górnik, tak jak spodziewaliśmy się, że będzie grał, to tak grał. No. I no, mówię, pierwsza połowa jest do zapomnienia, bo to, co zaprezentowaliśmy, to naprawdę brak słów. Każdy był w szoku. Jeden gong, drugi gong i jeszcze pod koniec trzeci. Ale no, z kolei druga połowa no, pokazała, że mamy charakter jakiś i musimy szybko zapomnieć o tym meczu, przeanalizować i jechać dalej. To jest pierwszy mecz, wiadomo, no, jeszcze wiele, wiele przed nami i wierzę w to, że będzie dobrze. Czy nie sądzisz, że właśnie dzisiaj wyszedł ten brak doświadczenia? Wielu chłopaków dzisiaj dopiero debiutowało w ekstraklasie i sposób, w jaki zaczęliśmy ten mecz, trochę wystraszeni, trochę wycofani, właśnie tego był efektem. No być może, no. Chociaż jak pokazały wcześniejsze mecze Beniamingów, no to to da się wejść dobrze, bo oglądałem wcześniej Stal Mielec. Także to nie możemy też tłumaczyć brakiem doświadczenia. No, wiadomo, że doświadczenie było po stronie Górnika, ale też mieliśmy analizy, ten zespół nie jest anonimowy i też musimy umieć się przeciwstawić takiemu zespołowi i nie zganiać na doświadczenie, tylko szukać głębiej. Głowa do góry, już za tydzień mecz z Krakowią, tych meczów jeszcze jest całe mnóstwo, także na pewno w tej lidze okrzepniecie. No tak, no to jest pierwszy mecz i teraz może być tylko lepiej. Super, dziękuję Ci bardzo. Dzięki. Tomi Cafe, oficjalny partner telewizji klubowej.